Krzysztof Sarna, sportywalki.org, ze mną Piotr Szczurek, witam. Siema, cześć. Miejski Drwal, skąd ta nazwa, tak na początek zapytam? Wiesz co, to zrodziło się z tego, że kiedyś była taka moda na drwali. To było dobrych parę lat temu i kumple zaczęli na mnie mówić, o ty Drwalu, Drwalu, a ja wtedy założyłem Instagram. Stwierdziłem, no dobra, no to jak mówią na mnie Drwalu, mieszkam w Warszawie, no to będę miejskim Drwalem. Okej, wchodzisz na zastępstwo za kontuzjowanego, za Hasana, do walki z Dawidem Ambro. Czy dla ciebie, na początku tak zapytam, to było... W ogóle jak dostałeś telefon? Czy to było dla ciebie jakieś... Miałeś ambicje, żeby walczyć swoim MMA? Czy to dla ciebie było jakieś spełnienie marzeń? Czy tak po prostu wchodzisz na czyste zastępstwo? Okej. No, telefon dostałem tak, że on zadzwonił. Ja przeciągnąłem, bo mam iPhone'a i odezwał się głos, który zaproponował mi walkę. A tak na poważnie, to ja chciałem spróbować swoich sił w MMA. Oczywiście nie jestem zawodowcem, nie będę zawodowcem. Coś tam moim zdaniem potrafię, co będę chciał zaprezentować. I najwłaściwszym kierunkiem było właśnie Fame MMA. Dlatego siedziałem cichutko i czekałem na telefon. Jak się okazało, telefon zadzwonił wcześniej niż bym się spodziewał i miałem bardzo mało czasu na podjęcie decyzji i dość duże wyzwanie, no bo 2 tygodnie przygotowań to tak naprawdę walka z marszu. No właśnie, miałem pytać, że czekałeś na ten telefon, to pewnie trenowałeś, tu się okazuje, że nie. Czy nie boisz się, że 2 tygodnie to na tak doświadczonego Dawida Ambro to po prostu jest no, skrajnie za mało, ile by powiedzieć nic? No jeżeli bym się bał, to bym nie powiedział tak. Więc absolutnie się nie boję. Też wierzę w swoje umiejętności. Mam bardzo dobry sztab trenerski, który mnie do tej walki przygotowuje, więc nie, absolutnie strachu nie ma. Jest wręcz przeciwnie, jest pewnego rodzaju ekscytacja. Ja po prostu... MMA jest moją pasją i zajmowałem się tym, interesowałem się od lat, trenowałem od lat, a nigdy w tego typu gali nie startowałem i chciałem po prostu przekonać się na własnej skórze, jak to jest. A że przeciwnik jest taki, a nie inny, to nawet fajnie, bo jak bić się z kimś, to fajnie, żeby ta walka wyglądała, a wierzę, że Ambro właśnie to mi zapewni. No właśnie, wcześniej rozmawiałem z Dawidem Ambro, on powiedział, że ty występowałeś w Love Island. Czy to będzie jakaś mała, czy to doda małej pikanterii, że on występował w Ex na plaży, a ty w Love Island, czy to po prostu taki czysto sportowy pojedynek? Nie, wydaje mi się, że ta przygoda jest absolutnie za nami. I to, w jakich programach występowaliśmy, absolutnie nie świadczy o nas. To był pewnego rodzaju doświadczenie dla mnie, to tak samo było pewnego rodzaju wyzwanie, bo to jest program rozrywkowy, ale no jest to pewnego rodzaju wyzwanie, kiedy zamykają cię w domu, ludźmi, których nie znasz tak naprawdę, odcinają cię od całego świata i musisz się w tym całym nowym świecie odnaleźć. To dla mnie to było wyzwanie i bardzo dobrze to wspominam. Myślę, że on dokładnie tak samo, ale to już jest za nami. To, że tutaj już mamy całkiem inną formułę i całkiem inne wyzwania przed sobą. A gdybyś mógł cofnąć czas, to wróciłbyś do tamtego okresu, czy jednak cieszysz się z tego, w jakim miejscu się znajdujesz? Do Love Island czy bym wrócił? Nie, nie, to Love Island było i fajnie, że się skończyło, tak? Więc cieszę się, że już jest po programie, cieszę się, że mogłem poznać tych ludzi, cieszę się, że mogłem zebrać nowe doświadczenia. Było spoko, ale co za dużo, to niezdrowo. Tak, ja jestem dość zajętym człowiekiem, ja mam co robić w życiu, mam mnóstwo pomysłów na siebie. Między innymi jednym pomysłem był Fame MMA, no i to właśnie realizuję. Okej, okay, powiedz mi jeszcze, Piotrze, czym ty się zajmujesz na co dzień, albo też z czego jesteś znany? Okay, ja na co dzień jestem trenerem personalnym, pracuję z ludźmi, tak naprawdę pomagam ludziom podnieść jakość ich życia, bo ja nie zajmuję się tylko tym, żeby ktoś zrzucił brzuch, tylko ja realnie staram się wpływać na życie ludzi. A z czego mnie ludzie mogą znać? No mogą mnie znać, bo przy okazji tworzę dużo kontentu o wartości merytorycznej zarówno na mojego YouTube'a, jak i na Instagram, więc z tego. No i nie powiem, nie ukrywam, że uczestnictwo w programie typu Love Island całego tego zasięgu nie zwielokrotnił. No właśnie, skąd takie zainteresowanie do siłowni, powiedzmy? Oj, a to jest, to bardzo daleko trzeba grzebnąć. Wiesz, ja
wbrew pozorom, mimo że teraz posturę mam troszeczkę inną, ja w grupie rówieśniczej byłem zawsze tym najchudszym, najmniejszym i jakby moje pobudki do rozpoczęcia treningu zawsze były takie jak pewnie w większości chłopaków. Czyli chciałem troszeczkę nabrać masy, troszeczkę się wyrzeźbić, klateczkę zrobić, więc jakby pierwsze pobudki moje były czysto sylwetkowe, ale później dużo, dużo się zmieniło. Dobra, dziękuję panu bardzo. Powodzenia. Dzięki wielkie.